Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki i cóż, dziś widzimy się w grze Brotato i zgodnie z obietnicami gramy wampirem pod Zymby. I tak, nie wiem czy jest coś więcej do powiedzenia, wampir wydaje się być postacią bardzo prostą mechanicznie, ale jak to wyjdzie ostatecznie, to się przekonamy. Dla tych, którzy nadal nie do końca łapią co tu jest napisane po angielsku, to najprościej. 2% więcej bijemy za każdy brakujący procent zdrowia. Za każde 3% zdrowia mamy 1 więcej lifesteala, procentu. Za każde 5 dostajemy 1 armora. Ogólnie mamy dosyć sporą redukcję obrażeń na start. Przy czym to jest ważne, na start. Nie ciągle. Gorzej zdobywamy max HP i ni cholery nie zdobędziemy regeneracji, ani żadne owocki nas nie będą leczyć. Więc tak. Jeśli kogoś zastanawia w sumie, czemu zacząłem z zębem, to prosta odpowiedź: zęby są bronią, która się skaluje z lifestealem, więc co by było, nie było, no będą skuteczne. I patrzcie, ledwo co nam życie trochę brakuje i już bijemy 8 zamiast te 2. Więc tak, definitywnie będziemy bardzo szybko się rozkręcać, jeśli chodzi o obrażenia. Ale jednocześnie będziemy bardzo papierować, więc weźmy armora sobie. Więcej laka za damage, ryzykowne, ale wezmę. Dodatkowy zymb zawsze, to się przyda. Landminy też, przelosujmy jeszcze raz, nic ciekawego. No i lecimy dalej. Proszę, patrzcie, bijemy 2. Uwaga! Straciliśmy 10%, bijemy 3. Teraz straciliśmy jeszcze więcej, bo tam było chyba 30%. I bijemy 14. Więc tak, definitywnie wampir. Bumpierz, jakkolwiek by go nie nazywać. No i jest postacią, który dużo będzie miał ryzyka i nagrody w swoim gameplayu. Dlatego też na pewno musimy jak najbardziej inwestować w zarówno ofensywę, jak i defensywę. Przy czym najważniejsza będzie defensywa. Max HP ciężko będzie nam się zbierało, bo mamy kary, ale zawsze będzie można. Przy czym to, że mamy kary, to już oznacza, że jak tracimy max HP z przedmiotów, to mniej go tracimy. A przy czym, no nie oznacza to, że go będę pomijał. I tak HP-ki będę musiał starać się zbierać, jak się da. Natomiast nie mamy żadnych kar, ani bonusów do pancerza, czy uniku. Czy wręcz pancerz dostajemy bardzo prosto, jak tracimy życie, więc definitywnie inwestowanie w pancerz, no i unik, będzie tu bardzo cenne. Okej, okay, procent lifesteala na stałe. 8% obrażeń, czy 5% tak speeda? Powiem, że atak speed. Bo obrażenia będziemy dostawać bardzo prosto w inne sposoby. Tak, weźmiemy z 3 kawę. Tutaj zablokujemy to. Tutaj weźmy... Nie! Zlamiłem. Mielibyśmy zymba 5, ale go przylosowałem. No niestety. Tak czy inaczej. Na start bijemy 2. Definitywnie trzeba będzie to trochę poprawić, bo no musimy być ranni, żeby bić obrażenia, co? Ma sens, patrząc na to, że jesteśmy wampirzem. Wampiry raczej są skuteczniejsze, gdy są głodne krwi, niż gdy są wypoczęte, najedzone i tak dalej. Więc tak, definitywnie ciekawy pomysł. No jak widzicie, wystarczy tylko trochę się zbić w HP-kach i już robimy, jak ja to zwykłem nazwać, Big Pipi Nambas. Więc tak, definitywnie fajne. Same niebieskie. Więc atak speed, czy więcej damage? Dobre pytanie. Atak speed. Teraz tak. Taśma, definitywnie. Jeż, definitywnie. I to definitywnie. Teraz mamy też dodatkowe 2 melee damage, czyli jeden jest dawany do każdego ataku, nieważne co i jak. Nawet jeśli kary i tak dalej się nie zniosły, to tak, powinniśmy bić 3. I dokładnie tak jest. Znaczy mówiąc, jest dobrze. Moje kalkulacje, moje wyliczenia, moje pomysły na egzystencję, tutaj stworzone dosłownie teraz, podczas odcinka, bo jak zwykle żadnego scenariusza czy planu sobie nie przygotowałem. Szczerze powiedziawszy, nawet zapomniałem, że odblokowaliśmy tego postacia. Jedno co, to pamiętam, że właśnie miałem nim zagrać. Dlatego, że właśnie jak go zobaczyłem, to miałem takie, wait, grałem już tym, czy nie? Nie, zobaczyłem poprzedni odcinek, zobaczyłem, że pod końcówkę, tak, właśnie na końcu mówiłem, że w tym odcinku będę tym grał, więc miałem takie, okej, dobra. Czyli dobrze kojarzę, że nie znam. I okej, okay, co tu mamy? 9 speeda, świetna rzecz. 6 dodge. 6 dodge. Nagering oczywiście. Zymb na dwójkę oczywiście.
Nie, nie, nie. Przerysujmy. Skip. To jest kuszące. Ale nie. Weźmy zymba. Ostry sos zawsze. Reszta nie jest opłacalna. No i dobra. 6 zymbów, jeden niebieski. Świetna rzecz. Niebieski bije... W sumie nawet nie zwróciłem uwagi ile. Chyba 5? Tak mi się wydaje się. Nie, żeby to miało jakieś większe znaczenie, bo tak naprawdę... Po prostu... No, sytuacja jest bardzo prosta. Ile by to nie było i tak najważniejsze jest to, że już mamy komplet broni. Bo jak już wspominałem, wrażenia same będą do nas przychodzić z czasem, jak tracimy życie. Albo w postaci po prostu modyfikatorów, które by to kupował. Chociaż... Nie będę ukrywał. No, wolę się skupić tutaj na przeżyciu niż na ubijaniu. Co będzie raczej proste. Bo im mniej życia mamy, tym więcej będziemy mieć wyssania. Tak, pancerz to 6 hapeków, 6 hapeków. Dodał 5. W tej opcji albo luck, albo damage. Powiem, że damage. W tym przypadku... Weźmy sosa. Goat skull. W sensie, czemu by nie? To też będzie można wziąć, to zdecydowanie tak. Zymba zablokujmy i lecimy dalej. Sytuacja jest na razie już opanowana i widzę, że 5 chyba bijemy już tak normalnie, zwykłymi. Co oznacza, że dobrze udało mi się podwyższyć te obrażenia. Więc jest coraz to stabilniej. Nie powiem, żeby było dobrze, czy żeby było wystarczająco. Ale na pewno jest stabilniej, tego nie mogę zaprzeczyć. Teraz, jak tak myślę, czego bardziej potrzebujemy, to na pewno max życia więcej trochę. I dużo więcej pancerza. Jak te dwie rzeczy dostaniemy, to już wydaje mi się, że będziemy bezpieczni. No, oczywiście tak speedy zawsze też mile widziane. Co prawda, nie wiem, czy aż tak bardzo będzie trzeba w nie inwestować, bo obecna prędkość dźgania zębami wydaje mi się być zadowalająca, delikatnie mówiąc. Przy czym, jak mówię, wydaje się. Nie oznacza to tyle, że na pewno jest ok. Dobra, 2 pancerze, dziękuję. Ulepszamy zęba, bierzemy to, żeby tracić więcej. Ekspada. Koniec, ale jednocześnie mieć lepsze i tak. Medyczna wieżyczka. O, jeszcze się dziwić, ale nie wezmę. Blindfolda natomiast zarezerwuję. To definitywnie tak, to też definitywnie tak. I okej. Jest dobrze. Bijemy 6, z tego co widzę. Chyba 8 na tym niebieskim. Więc obrażenia wzrosły, no, bardzo dużo. Mamy teraz 3-krotność tych, które mieliśmy podstawowo na naszych zębach. W momencie, kiedy jesteśmy nieranni, więc... No, jest to świetny wynik. Oczywiście teraz, jeśli wejdę we wrogów i się zranię, to już podskakuje to do 15, 14 i tak dalej. Więc tak, jak zaczyna się robić niebezpiecznie i spadnie nam trochę żyćka, to wampir automatycznie staje się groźniejszy, przez co będzie eliminować zagrożenie, które nas złapało. Szczerze powiem, że mi się podoba. To jest taki fajny mechanizm bezpieczeństwa zbudowany w postaci, który... No, nie spodziewałbym się, że będzie taki dobrze działał, a działa świetnie. Im po prostu jesteśmy bliżej śmierci, tym potem, że będziemy bić. Oczywiście, że to wezmę. Tutaj 3 pancerza albo... Albo dużo hapeków. Ciężka decyzja, wezmę pancerz. Oczywiście, że to wezmę. Tak. I resztę już nie mogę, więc przelosujmy. Nic innego nie ma, lecimy. Fala 9. Za pierwszym razem bijemy już 8 chyba na zwykłych zębach teraz. Tak, już nawet nie 6, a 8. Świetny wynik. Ale tak, definitywnie przybiliśmy moje najczęściej problematyczne fale. Czy to oznacza, że ten build jest już wygrany? Nie, daleko od tego. Ale na pewno jest, powiedzmy, bliżej wygrania niż przegrania. W moim po prostu mniemaniu. Oczywiście byłby lepszy, gdybym miał jeszcze więcej pancerza, więcej życia. Solidny unik. I dużo szczęścia, żeby z wrogów częściej wypadały takie fajne rzeczy, jak no, skrzynki z przedmiotami. Ale nawet jeśli tego nie będziemy mieć, to już teraz jest... No, powiedziałbym, że bardzo solidnie. Bardzo, ale to bardzo solidnie. Ale to jest głównie zasługa tego, że ten
build, który teraz sobie będę robił, opiera się głównie właśnie na przeżywalności i na attack speedy 15%, nie mogę odmówić. Pozytywny harvesting oczywiście, że tak. Weźmy. A niech będziesz, wezmę. Drzewa oczywiście. Alienowe oczy, tak. Nie będę ryzykował. Tutaj nic takiego cennego nie było. To oczywiście, że wezmę, bo czemu nie? Losowanie jedno, to tak, to tak. Dobra. Wszystko ogarnięte. I muszę przyznać, że dam to ogarnięte bardziej niż bym myślał. Bałem się, że naprawdę będziemy tu mieć jakieś problemy. Niedomówienia, niepewności. I inne tego typu rzeczy. Tutaj proszę. Pierwsze podejście z mostu. Żadnej rozgrzewki. W ogóle z ostatniego odcinka to mogę powiedzieć, że Bruto to ani trochę nie ruszało, więc te. A radzę sobie przyzwoicie. A chwila, na pewno wziąłem piątkę? Nie no, chyba musi to być piąty. Chyba trzydziesięcie, ale tak. No bo w nic delikatnie mówiąc i tak, danger piątka, więc... Może to zabrzmieć dziwnie, ale wydaje mi się to dziwne i proste. To podejście, to cała rozgrywka. Może to oznaczać po prostu, że wąpierz jest potężnym postaciem. Może to znaczy, że właśnie mi się poszczęściło z pancerzem, z max HP i ze wszystkim innym. A może to nic nie oznaczać, po prostu jakimś cudem dzisiaj jakieś RNG wygenerowało mi przychylny, a ten jak to się nazywa, przychylne podejście. Oczywiście, że to wezmę. To by było, nie było, dla mnie tak jest świetnie. I teraz tak, więcej lifesteala czy więcej harvestingu? Lifesteala. Niech ten harvesting idzie nawet na minusowe liczby. To można wziąć głównie dla HP-ków, czemu by nie? To jak najbardziej będę brał. Coś innego tutaj chcę, raczej nie. No tak, no Tyler, Taylora to ja zawsze będę brał. Tyler, Alexa, jak je zwał, tak zwał. Nadal jest to mój ulubiony typ wieżyczki. Po prostu taki komfort mi daje, że mało która inna wieżyczka czy struktura tutaj na razie to potrafi. Przy czym nie będę ukrywał, no. Wszystkie są świetne, mocne na swój sposób i przydatne. Ale to... Tyler to jest jedyny, który bije zarówno dużo w jeden cel, jak i na tyle obszarów bije, że nie trzeba się przejmować, no, hordą wokół niego. Oczywiście, no wiem, że to nadal może nie jest aż takie skuteczne, jakby mi się wydawało, bo... Szczerze mówiąc, nigdy nie sprawdzałem tak dokładnie, co jest najlepszym źródłem obrażeń, czy jest naprawdę taki skuteczny, ale... No, naprawdę wydaje mi się, że to jest najlepsza wieżyczka z gry. Zresztą jak mówię, this is my opinion. Nawet jeśli jest zła, to przynajmniej jest moja własna. Ale nie, tak serio, jeśli się mylę, waszym zdaniem możecie tak najbardziej pisać. Z chęcią poznam waszą opinię. Jaka jest waszym zdaniem najlepsza wieżyczka? A tak czy inaczej, weźmy wszystko. O, to mogę wziąć. To jak najbardziej. Alien Baby'ego nie będę brał. No wieżyczkę leczniczą po raz kolejny powiem nie. Dobra, teraz bijemy już chyba 11 albo 13. Nieźle. Naprawdę nieźle. No i jeszcze jak podpalamy wrogów, to teraz przez chwilę bijemy im więcej. Świetnie po prostu. Nie mam nic do zarzucenia sobie z tą strategią, która mi tutaj wyszła. Ale jak mówię, ona mi wyszła w tym grze, ja planowałem. To nie. Jedyne co ja otwarcie powiedziałem, to bierzmy zęba. Reszta już sama, naprawdę. Sama gra reszta zadecydowała, tak. Gra reszta o samym zadecydowała, tak. Na pewno to. Gra sama o reszcie zadecydowała, tak. Teraz lepiej. Nie, ale kurczę, to będzie musiało do mojej teczki trafić to. Gra samym o reszta zadecydowała. To jest aż tak po prostu gwiezdnokluczowizm, jak ja to nazywam. Idealny. Połączymy dwa szare zęby, weźmy tego zęba, weźmy to. Rolki już nie możemy zrobić. Trudno się mówi. Ale tak się liczy. Fala 13, zaraz będzie następny. Tak, następny będzie elita, dobrze myślałem. Tutaj otrzymujemy trochę obrażeń więcej niż bym chciał na twarz.
Ale wydaje mi się, że nadal jesteśmy w stanie się odratowywać z takich stanów. Nie, żeby to było takie już bezpieczne, bo to już ten etap, gdzie do pancerz, który dał nam się zgromadzić, tym podobne rzeczy mogą nie wystarczać. Definitywnie potrzeba byłoby też zaopatrzyć się już w więcej, no, wyssania życia czy wampiryzmu. Ponownie nie pamiętam polskiej nazwy. Jakoś ciągle mi to wyratuje z głowy. I to jest wyssanie życia, bo po angielsku nie jest to wampiryzm, tylko właśnie lifesteal. W ogóle, więc te. I jak widzicie, tak, jesteśmy już na niebezpiecznie niskich poziomach zdrowia bardzo łatwo. O tym idzie. No, wypadałoby. Nie mówię, że trzeba, ale wypadałoby podinwestować w więcej pancerza, więcej uniku, jakieś inne narzędzia bezpieczeństwa. Miny, oczywiście, joink. Czy coś tu dobrego jest? Nie, przelosujmy. O, a propos pancerza, albo wampiryzmu. Weźmy pancerz. Jako swym drogą mamy redukcję teraz? 44. Mogłoby być lepiej. Oczywiście, że wezmę więcej HP-ków, oczywiście, że wezmę co. Oczywiście, że zarezerwuję sos i przelosuję. Oczywiście, że ostatniego zymba z niebieszcza. Musi dać tak to dziwnie nazwać. I lecimy na elitę. Ojeju, to jest nieprzyjemna elita. Na początku jest fajnie, potem zaczyna szarżować, a potem chaotycznie rzuca tymi pociskami. Ci się nie mylę. Chciałbym ją ubić, szczerze. Ale nie sądzę, żeby to się nam miało udać. W obecnym stanie. W szczególności, że jak już powtarzałem, tak powtórzę polsko jedyny. Będę starał się tutaj nie dostawać niepotrzebnie obrażeń. A trochę chaosu tu będzie się działo już, niestety. Tak, za dużo chaosu już. Za dużo chaosu, muszę eliminować wrogów. Muszę wyeliminować tą masę wrogów. Najlepiej nie umierając. Najlepiej nie umierając, tak? Nie umieraj, gwiazdy klucz. Nie umieraj. Panika, tak, panika mi skoczyła. Panika, tak, tak, tak. Panika, spokojnie. Schowaj ten przycisk paniki. On ci tu nie pomoże, gwiazdoklucz. Ogarnij lamę. Ogarnij lamę. 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1. Udało się, dobra. Damage za range'a. Niebezpieczny to będzie, ale biorę. Teraz tak, tutaj więcej damage'a, nie. Speed. Tutaj to. Nic więcej nie wezmę, niestety, ale no, jest bezpieczniej. Bo mamy dużo więcej pancerza. Swoją drogą nie sprawdziłem wcześniej, ile teraz mam redukcji. 48. Okej. Okay. Adal, świetnie. Peków mamy 58. A, ładnie jest. Ładnie jest. Nadal uważam, że trochę niewystarczająco ładnie. Nadal. Teraz uważam tak, bo wcześniej mówiłem, że już jest chyba wystarczająco solidnie. Ale dobra, fala 15 to i tak już coś. Nie. Nawet spory wynik, dobry, ale... No... Jakby... Najłatwiej to mogę powiedzieć, że to już coś, bo like, no... Czy to dużo? Czy to niedużo? I don't know. And I don't know, it's... I want to know. Tak mówiąc bardzo źle po hingleszu. Nie, ale tak teraz tak już totalnie serio, poważnie, bez takich memo tekścików czy coś. 15 fala to naprawdę dobry wynik, jak dla mnie. Oczywiście, że to biorę, oczywiście, że to biorę. I co my tu mamy? Nie. Tak, tak. Wylosujmy. Tak, tak. Dobra, fala 16. Po następnej będziemy mieć kolejną elitę. Co nie jest zbyt przyjemne. Ale w sumie przynajmniej jedna z tych takich wredniejszych nam się już usunęła z listy potencjalnych. W sumie która jeszcze jakaś taka wredniejsza mogła być? Nie pamiętam jak dokładnie wygląda. Ale jest taka jedna jakby, która trzyma noże. Albo coś tego typu. On na pewno mógł być wredny. No, taki jakby z paszczą krokodyla albo dinożarła. Byłby chyba do ogarnięcia. Ta, która z armackami na pewno mogłaby być wredna. Kucharz? Chyba dałoby się ogarnąć kucharza. Taka a la meduza, czy jakiś taki duży stwór, który pod siebie pluje trochę. Nawet można powiedzieć jako satyrycznie. Tylko ten, jak to się nazywa, karykaturalnie rysowana ta jednostka. To możecie się załamać.
bo opiszę ją, ale nie wiem jak się nazywa. Jednostka zerków ogólnie, która jest czymś ala właśnie bazą, w podobnym, do której można wpakować jednostki, żeby potem je transportować. Chyba też na jakiejś tam aktualizacji w StarCraftie może pluć jakby śluz, na którym zergi mogą się budować i tak dalej. I proszę, są noże. Tak jak mówiłem. To jest na pewno jedna z tych takich wredniejszych elit, więc no nie będę chciał ponownie walczyć. Wolę przeżyć po prostu będąc tchórzem, niż umrzeć będąc odważnym. Tak, właśnie to jest ten etap, o którym mówię, że może być wrednie. Wokół nas losowo będzie teraz robić cięcia. Więc trzeba być na tyle szybkim, żeby biec szybciej niż te cięcia są w stanie się egzekwować. Co chyba nie jesteśmy w stanie zrobić jeszcze. Albo trzeba być na tyle ostrożnym, żeby móc dosłownie robić uniki aktywnie w poruszaniu się, tak żeby te cięcia nas nie trafiały. Na to drugie jestem za głupi. Więc tak. Nie biorę. Zbyt duże ryzyko. To oczywiście już wezmę, bo czemu nie. To wezmę. Reroll. Czy jest coś dobrego? To jest dobre. Reroll. Frozen Heart. Zdecydowanie weźmiemy. Reroll. Bo po to dla Lifestyle stracimy. Nie. Egzoszkieleta nie blokuje. Tak czy inaczej, fala 18. O tej została jeszcze jedna przed finałem. Nie będę kłamał, jeśli bym powiedział, że trochę zaczynam czuć wewnętrznie taką presję, na zasadzie, kurczę, jestem blisko, może się wreszcie uda. Ale jednocześnie... Nawet jeśli jest, to jest bardziej taka ekscytacja, że kurczę, znowu się może udać, niż presja. Nazwanie tego presją byłoby w sumie błędne, nawet bardzo. Ale tak czy inaczej, fajnie, że się udaje. Na pewno... Tak na podsumowanie tego, co do tej pory właśnie tutaj zaszło i tak dalej, mogę powiedzieć... Mam odczucie, że wampir jest jedną z łatwiejszych postaci. No na pewno łatwiejszą niż dzieciuch, jeśli nie gra się nim optymalnie. Ja wiem, że jak się gra optymalnie dzieciuchem, to jest mega łatwiutki. Proszę. No nie! Byliśmy tak blisko. Nie ma tak łatwo. Ja chcę spróbować to wygrać, więc spotkamy się może w sumie na fali 10. Tak, nie będziesz 10. Okej. Fala 10. Mogę wam powiedzieć, że... Zresztą sami zobaczcie, jak wygląda build. Nie powiedziałbym, że jest za mocny, ale na pewno mam dużo szybsze ekspienie. Więc chociaż solidnych podstaw może i nie mamy, tak mamy na pewno szybkie gromadzenie doświadczenia, przez co poziomy lepiej się sypią i mamy więcej jeszcze czasu, możliwości i wszystkich innych rzeczy. Nie wiem, czemu tak dziwnie mówię swoją drogą, ale tak, ogólnie mamy właśnie dużo możliwości na to, żeby to jakoś rozwinąć fajnie. I tak, nie zwracam uwagi, kiedy są jakieś poszczególne elity czy hordy, co by to nie było, i tak uważam, że na tych falach jeszcze można z mniej więcej spokojem sobie z tym poradzić. Jedne tylko, co jest na minus na tym podejściu względem poprzedniego, jest to, że w sumie to nie udało mi się zgromadzić tak dużo pancerza, więc będziemy musieli być ostrożniejsi. Ale nawet jeśli się tam to nie udało, to... No tu mamy dosyć ładne bonusy do wyboru. Weźmy Lifestyle. Ja, nawet jeśli tam tego się nie udało, to... Mogę łatwo HP-ki zwiększać, dodge i inne rzeczy. Ale no... Brzmi było tak, to zostawiam na później, bo na pewno to będziemy brać. To jest nawet dobre, więc wezmę. Tylko jeszcze nie teraz. Głównie dlatego, że to zmniejsza laka. Stwierdziłem, że na razie lepiej być na pozytywnym laku, więc tak... Później się zobaczy. No i jak widzicie, teraz dostajemy 13 obrażeń, jak wyjdziemy w jakiegoś dziada, więc muszę być ostrożny. Lepiej postawić trochę przy wieżyczce medycznej, którą zdecydowałem się wziąć. Powiem wam szczerze, jednak stwierdziłem, że takie 3 punkty, które ona zarzuca raz na jakiś czas, to jest coś, co może mi naprawdę odratować. Myślałem, że lifestyle'owanie się zębami wystarczy, ale nie. Trzeba brać wszystko, co gra może zaoferować na ratunek, więc tak, wieże medyczne jednak będą z nami.
Zwykły oczywiście też, Tyler tym bardziej. Miotacze ognia niekoniecznie eksplozyjne, bądź te przebijające snajperskie też z chęcią przyjmę. Zresztą pewnie jak miotacz ognia się pokaże, to też go wezmę. Tylko na razie mówię, że nie szczególnie. Ale dobra, mamy krzynkę, fajnie. Tutaj niestety był owoc, czyli dla nas nic. Pogwoli przypomnienia mamy minus 100 do leczenia z owoców i podobnych rzeczy. O, ale proszę, jeszcze jedna skrzynka była. Definitywnie tak, definitywnie tak. Trzy pancerze. Tak, tak. Wezmę, czemu by nie? I nic. I to definitywnie ciekawe, to definitywnie tak. I lecimy dalej, 12 fala, która to jest... O! Mieliśmy jakąś jedną hordę, nawet nie zauważyłem. Jest zwyczajna. Albo to jest właśnie horda. Albo jest zwyczajna, albo horda, tak się myśli właśnie. Następne zagrożenie będzie na 15, będzie to horda na szczęście. Na nieszczęście 17 będzie znowu elitą. Preferowałbym oczywiście hordę prawdopodobnie. Ale mówię prawdopodobnie, bo nie jestem aż tak przekonany. No oczywiście... Nie lubię, ja to ciągle powtarzam. Nauczyłem się co prawda niektórych pokonywać czy unikać, ale nadal są tacy, których... Czy to nie potrafię, czy to nie umiem, czy to są zbyt... Jakby to najlepiej nazwać... Energożerni? Zbyt full fokusa wymagają? Nie wiem, jak to nazwać, naprawdę jaki mam z nimi do końca problem. Ale powiedzmy, że potrzebują specyficznego skupienia się na niektórych rzeczach, unikaniu, mechanikach czy coś, żebym po prostu był skłonny dzisiaj się z nim męczyć. A, weźmy unik. I teraz tak. Łączymy. Kupujemy. I chyba będziemy teraz na dwóch slotach lecieć, bo na mysza jeszcze dla mnie za wcześnie. Ale definitywnie trzeba będzie ją wziąć. Dodatkowe lifesteale. Bardzo fajna rzecz. No i tak. Z tego co widzę, zęby mamy lepsze niż mieliśmy na tamtym podejściu. Wszystko zbada się fajnie, dobrze. I tak jeszcze... Zapomniałem w sumie wspomnieć wcześniej, ale to co widzicie nie jest podejściem, które miałem od razu po tym... Na którym doszliśmy do tych późniejszych fal. Nie pamiętam, które to było, czym zgnęliśmy tam, gdzie była elita. Czyli 17. Czy to było już po elicie? Nie pamiętam, naprawdę. A jest to podejście później, bo poprzednie skończyło się na fali 4. Wydawało się naprawdę świetnie, bo dostałem ulepszenie szczęścia po pierwszej, po drugiej też ulepszenie szczęścia. A po trzeciej miałem chyba jakimś z tym fioletowej jakości ulepszenie szczęścia, więc miałem takie, okej, lucky z po mojej stronie, będziemy mieć dużo dropów, fajnie. A potem zginęłem na czwartej. Tak się dzieje. Ostry sos zawsze. Motyl zawsze. Tutaj nic. Kwasa wezmę. To szczerze bym też mógł zaakceptować. Bo tak, 20% prędkości ruchu. Jak dla mnie jak najbardziej akceptowalne. Ewentualnie 30, potem jak wezmę tą. Nie falę, tylko finę, chciałem powiedzieć, czyli płetwę. Na pewno. Wyższa prędkość jeszcze byłaby przyjemna. Ale już nawet ta 20 wydaje się być wystarczająca do manewrowania wokół przynajmniej tych takich bardziej pospolitych wrogów. No. Ale jak mówię, jeszcze się zastanawię. Przy czym prawdopodobnie wezmę. Po prostu, bo czemu nie? Ujo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 j
Proszę, 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 nie chcę zginąć. Nie, 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 nie chcę umierać. Nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Ja oczywiście, że umrę. Ale to akurat była moja wina, bo tutaj niepotrzebnie stanąłem w rogu. No niestety. No to, że moje skill issue dzisiaj było potężniejsze ode mnie. Ponownie. Ale i tak uważam, że to były przyjemne podejścia. Cóż, no dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Bo ja mogę powiedzieć, że jestem zadowolony z tego, co, jak, gdzie, kiedy.
Tak, następna rozgrywka jeszcze nie wiem czym będzie. Może zagramy sobie czymś takim. O czym by nie? To może być naprawdę ciekawe. Może spróbujemy jakiegoś bardziej klasycznego jak ból, czy cokolwiek. Może w końcu ruszę golema, bo nie pamiętam, czy go kiedykolwiek ruszałem. Tak czy inaczej, no jeszcze się zobaczę. Może wrócimy do dziecka. Tym razem pod same patyki. Ale dobra, naprawdę starczy już tego, więc... No mam nadzieję, że wam się odcinek podobał mimo wszystko. I tak, no do zobaczenia już niebawem, więc no, trzymajcie się i hej hej.